ważne. Chciałam właśnie powiedzieć w krótkiej świadectwie wczorajszego dnia, kiedy bracia siostry mnie namawiali, żebym wyszła. Była taka sytuacja, że wczoraj byliśmy tutaj na fundamentach małżeństwa z braćmi, Grześkiem i Jarkiem. I wracając jeszcze zabraliśmy Iwonkę i po drodze wstąpiliśmy do Gruszkowa, później Milanówka. Już we dwójkę, jak wracaliśmy w Grodzisku, bo otworzył się korek i się zastanowiliśmy, co tam się stało, nie? I patrzymy, wymijamy samochód, a w samochodzie chłopak, telepie się, kierowca i wywalone miał oczy tak do góry nogami. I mówię, Arek, zatrzymujemy się. Tam już małżeństwo stało i tam mu pomagali. Otworzyli drzwi, zaczęli mu tam machać, więc się zatrzymaliśmy. Wsiadłam do tego samochodu, położyłam mu ręce, zaczęłam się modlić. Ogłaszałam życie nad nim. Chłopak odzyskał tak świadomość, popatrzył się na mnie, zaczął mi coś mówić, ja go w ogóle nie zrozumiałam, bo po ukraińsku. I to małżeństwo mówi, to zostaniecie i będziecie tłumaczyć, nie? Bo ja się modliłam na językach. A ja do niej mówię, nie, ja się tylko tak modlę na językach. Mówię, ale no tak, to jest taka modlitwa, oddałam życie Jezusowi, Chrystusowi. A ten facet mówi właśnie do brata, że tak też można, niech oni tam się modlą, nie? I w pewnym momencie ten chłopak znowu widzę, że jakieś ma odloty. Głowa, oczy znowu wywalone, powróciło. Ja mówię, Boże, tak myślę sobie, ja się na to nie godzę. Niedawno odeszła, tutaj byłam przy śmierci cioci i ja mówię, ja się na to nie godzę, co się dzieje. I w pewnym momencie Arek zainterweniował, usiadł też i mówi, nie zasypiaj. I ręce mu kładzie na klatce, ma odniesienie. On tak jakby poparzony, wstał, jakby go pioro dotrzasnął, od razu się obudził, patrzy się, co się dzieje i znowu zaczął mówić, a my go nie rozumieliśmy. Mówię, zaczął wyjmować nerwowo papierosy. Mówi, nie, nie pal, nie. I mówi, czekali już na karetkę, już stamtąd odjechaliśmy. No to właśnie taka sytuacja nas spotkała, ale zanim chciałam powiedzieć jeszcze, bo miałam sytuację tego, że w piątek właśnie ja w ogóle nie miałam przyjechać, tak, wczoraj tutaj, bo ja byłam zmęczona pracy, ja mówię sobie, odpocznę w sobotę, wyśpię się i w ogóle, ale brat powiedział Grzesiu, że on musi tu być, że on chce tu być, no to on pojedzie pociągiem, a mi przyszło poświęcenie. No i musiałam się zabrać rano i jechać. Więc na tyle.